Na rozbudowę infrastruktury sportowej powiat pozyskał 2 miliony złotych dofinansowania w ramach programu Polski Ład. Staramy się rozwijać bazę sportową dostosowaną właśnie do potrzeb młodzieży, tak żeby mogli rozwijać się nie tylko intelektualnie, ale właśnie fizycznie. I kolejnym takim etapem, który postanowiliśmy podjąć, jest budowa boiska. Mamy już lodowisko kryte, mamy odkryte baseny, dokupiliśmy teren. Na ponad półhektarowym terenie powstanie boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę. Boiska będą miały sztuczną nawierzchnię, będą też oświetlone tak, by można było grać wieczorem. Teren zostanie ogrodzony. Zespół Szkół Powiatowych imienia majora Henryka Słucharskiego w Przasnyszu to największa szkoła w powiecie. Uczy się w niej ponad 1000 osób. W tym roku szkoła obchodzi jubileusz stulecia istnienia. W ramach pozyskanych rządowych środków starostwo wyremontuje też siłownię w trzech szkołach ponadpodstawowych.